Tysiące małych kabelków do podłączenia, wszystko od przewodów RGB, od LED-ów. Nie będzie to najłatwiejsze. Cześć wszystkim, dzisiaj materiał będzie nieco krótszy, dlatego że nie chcę po kolei omawiać każdego z podzespołów. Bardziej będzie to w skrócie po prostu wymienienie podzespołów, jakie tutaj są, ale co najważniejsze w tym komputerze, to chciałabym omówić po prostu wizualkę tej skrzynki, czyli jakie aspekty wizualne były najważniejsze dla Jarka, któremu składam ten komputer, ale także kwestie zasilacza 1000 W. Jest to oczywiście spory zapas mocy, ale nie o to tutaj chodzi, ponieważ jest to zasilacz, który posiada już wtyczkę 12 V High Power. Zaczynając standardowo od początku, komputer w budżecie aż 18 tysięcy złotych, tak, dobrze usłyszeliście, bardzo wysoki budżet i oczywiście mogłaby w tym budżecie być tutaj mocniejszy procesor, czy na przykład jeszcze mocniejszy zasilacz, czy jeszcze więcej RAMu. Oczywiście jest taka możliwość, natomiast jeśli chodzi o wybór Jarka do tego komputera, polega on na tym, że tutaj ma być wizualka, jak najwięcej, najmocniej podświetlana choinka, wszystko ma być w obudowie Corsera. Ale nie tylko obudowa, ponieważ też jest chłodzenie wodne od Corsera, też z ekranikiem, który jest na blokopompce, więc jest to taki dodatkowy bajer, a za dodatkowy bajer trzeba płacić, więc IO też kosztuje drożej, ponieważ same chłodzenie 1000, około 500 zł. Obudowa też ponad 1000 zł, zasilacz okolice 1000 zł, więc tutaj każdy musi mieć na uwadze to, że w budżecie tego komputera bardzo dużą część po prostu zabrały efekty wizualne. Model obudowy jest to Corsair 5000X RGB, czyli tutaj są na froncie trzy wentylatory. Czwarty został tutaj dokupiony, wyciągający ciepłe powietrze z obudowy. Tutaj też, tak jak mówiłam, jest chłodzenie wodne. Jest to Corsair H150i Elite, które posiada jeszcze ekranik LCD, więc to jest wersja z dopiskiem LCD droższa. Co do ramy, też tutaj są z jednej z najwyższych półek, ponieważ są to Kingstony, ale o taktowaniu 6400 MHz, 32 giga. No i tutaj też jest niskie CL, ponieważ tylko zaledwie CL32. Jarek poprosił mnie, żeby ten cały komputer był podświetlany w niebieskiej, takiej ciemniejszej kolorystyce, więc to wszystko ustawiłam. Ale nie jest to takie oczywiste, nie jest to takie proste, dlatego że, jak sami widzieliście na początku materiału, to obudowa Corsera, w ogóle obudowy Corsera wraz z tymi chłodzeniami mają masę różnych malutkich kabelków, które wszystkie trzeba podłączyć. Dodatkowo są tutaj kontrolery. W samej tej obudowie są dwa fabryczne kontrolery. Jeden od wentylatorów PWM, drugi od samego RGB, natomiast jeszcze dodatkowy kontroler, jaki tutaj trafił, do którego jest podłączany ekranik. Dodatkowo tutaj można do tego kontrolera podłączyć właśnie wszystkie wentylatory oraz więcej wentylatorów dodatkowych, jakie byście dokupili. Mało tego, też jeszcze dodatkowy kontroler posiada wtyczki PWM, więc tak naprawdę mamy tutaj trzy kontrolery, masę kabelków, przewodów, które wszystkie należy trzeba podłączyć i jeszcze dodatkowo ustawić podświetlenie. Więc jeśli ktoś planuje składać swój pierwszy wymarzony komputer w takiej obudowie, z takim chłodzeniem, żeby było jak najwięcej LEDów, tutaj ostrzegam, że taka osoba może sobie po prostu nie poradzić z przewodami, ponieważ jest ich naprawdę masa. I jeszcze też trzeba wybrać odpowiednio podzespoły, ponieważ w przypadku, tak jak tutaj, płyta ma dwa złącza wewnętrzne USB 2.0, w momencie, gdyby było to złącze jedno, byłby problem, ponieważ tutaj należy po prostu wszystko podłączyć pod dwa dostępne złącza. Właściwie są trzy wtyczki USB 2.0, ale tutaj jest jeden rozgałęźnik dawany w zestawie do chłodzenia, żeby po prostu wszystko podłączyć pod jedno, a drugie jest osobno jeszcze z obudowy. Więc jeśli ktoś planuje zbudować sobie taki ładny komputer w obudowie Corsera z tym chłodzeniem wodnym, to jak najbardziej jest taka możliwość, ale jeśli ktoś składa taki komputer po raz pierwszy, naprawdę będzie miał problem i może się w tym wszystkim pogubić, więc tutaj od razu ostrzegam. Budowa jest oczywiście ładna, ale nie obyło się bez minusów podczas składania i tutaj należy to zaznaczyć. Chociażby to, że w piwnicy tutaj w obudowie nie ma otworu do przeprowadzenia przewodu do karty graficznej. Uważam, że taki otwór powinien być, zwłaszcza że wszystkie nowe karty graficzne, wydajne karty graficzne, jednak mają tutaj zasilanie na środku karty graficznej i taki prosto otwór by się przydał z piwnicy obudowy. Drugi minus tej obudowy, który no, był dość uciążliwy, no to jest to umiejscowienie, właściwie mała przestrzeń, mała ilość miejsca na podłączenie tutaj przewodów pod zasilanie CPU na płycie głównej względem podłączenia I/O. Widać, że tutaj po prostu jest zbyt mała przestrzeń, przez co te przewody są mocno zagięte, no i w niektórych przypadkach, jeśli na przykład niepoprawnie się je tutaj przeciśnie przez te otwory, to mogą nawet blokować pracę wentylatora tego po lewej stronie, który jest na chłodnicy.
Uważam, że po prostu Corsair powinien zastanowić się między właśnie odległością między płytą główną, tymi złączami do zasilania procesora, a między odległością, gdzie jest radiator z wentylatorem. Ta odległość na pewno powinna być trochę większa. Blokopompka w tym chłodzeniu, tak jak mówiłam, ma pełno przewodów kontroler, ale tutaj jest jeden ciekawy bajer. Bajer polega na tym, że możecie ustawić własny GIF na tym ekraniku. Jest to taki podobny bajer, który też jest w chłodzeniach od NZXT, które raz testowałam na kanale. I tutaj można na przykład ustawić różne GIFy czy zdjęcia, nie ma takiego problemu. W tym momencie natomiast na ekranie jest wyświetlana temperatura cieczy wewnątrz układu I/O. Jeśli chodzi o dysk, jest to mój ulubiony model, jaki zazwyczaj wybieram do takich najwydajniejszych jednostek. Jest to Team Group A440 Pro. Jest to dysk, który ma bardzo dużą żywotność, jedną z wyższych na rynku, ale także nie tylko to, ponieważ tutaj są bardzo wysokie prędkości tego dysku, deklarowane przez producenta do aż 7400 MB na sekundę odczytu i 7000 MB na sekundę zapisu. Te prędkości przetestowałam i są bardzo zbliżone, natomiast nie są to prędkości dokładnie takie same, jakie deklarowane przez producenta, ponieważ tutaj widzicie, że chociażby odczyt jest zbliżony do 7000 MB na sekundę. Płyta główna, jaka trafiła do tego zestawu, jest to ROX Strix Z790F, czyli też płyta główna z wyższej półki, ponieważ jej cena jest w granicach 2800 zł, ale tutaj Jarek powiedział, że nie chce oszczędzać jakkolwiek na cenie płyty głównej i ten komputer ma mu posłużyć na około następne 5-10 lat, więc no myślę, że tutaj akurat pod tym względem nie będzie narzekał i też będzie miał w przyszłości oczywiście możliwość ulepszenia procesora do na przykład i9-13900K. Przechodząc do karty graficznej i do zasilacza, czyli do tego najważniejszego, co dzisiaj chciałam omówić. Karta graficzna jest to ten sam model, który prezentowałam też w ostatnim odcinku komputerów dla widzów. Jest to RTX 4080 Gainward Phantom. Jest to karta graficzna, która potrzebuje tego właśnie zasilania 12V High Power, czyli te nowe złącze, nowa wtyczka, która no jest dodawana też jako adapter w nowych kartach graficznych od NVIDIA. I oczywiście pojawiły się pogłoski, były takie przypadki, że te adaptery dawane przez NVIDIA się po prostu topiły, natomiast nie było to w kartach graficznych 4080, tylko mocniejszych 4090. Natomiast, żeby uniknąć takiego no, efektu wizualnego, czyli mamy tutaj trzy jeszcze złącza, takie mniej na pewno estetycznie to wygląda, więc tutaj z Jarkiem rozmawiałam, że ja mu sugeruję zasilacz Thermaltake GF3. Jest to zasilacz tutaj widoczny i ten zasilacz właśnie posiada już wtyczkę tutaj fabryczną 12V High Power. I ta wtyczka, uwaga, jest różna w zależności od mocy zasilacza, jaką kupicie. Kupując wersję tego zasilacza 850 W, ta wtyczka ma tylko 300 W, więc tak naprawdę kupując taką kartę graficzną, czyli 4080, taka wtyczka jest za mała, czyli nie ma sensu zakup właśnie tego zasilacza w wersji 850 W do tej karty graficznej. Natomiast wersja, którą ja wybrałam, czyli tutaj 1000 W, już posiada tą wtyczkę 450 W, jest to spory zapas mocy i ta wtyczka nadawałaby się do karty graficznej właśnie nawet 4090. Natomiast najlepszym wyborem na następne na przykład 10 lat, jeśli ktoś planuje taki zasilacz trzymać z pomysłem, żeby na przykład ulepszać jeszcze wiele generacji kart graficznych do przodu, to wydaje mi się, że takim najrozsądniejszym wyborem byłoby 1200 W, dlatego że macie tam tą wtyczkę 12V High Power, która pozwoli Wam zasilić kartę graficzną do aż 600 W. Także jak najbardziej karty graficzne z serii 4000 od NVIDIA możecie kupić śmiało właśnie taki zasilacz Thermaltake GF3 i bez żadnych dodatkowych adapterów, dodatkowych przejściówek możecie bezpośrednio z zasilacza podłączyć właśnie ten przewód bezpośrednio, tak jak ja tutaj, do karty graficznej. Nie powiedziałam chyba jeszcze nic o procesorze, więc tutaj zostawiłam go na koniec. Jest to i7-13700KF. Ten procesor, jeśli chodzi o pełne obciążenie, pobiera około 230 W. Karta graficzna okolice 340-350 W, więc jak najbardziej ten zasilacz nie będzie mocno obciążony i jest to też spory zapas mocy. Pod ostatnim filmem też pytaliście, dlaczego nie użyłam podpórki do karty graficznej, dlatego że po prostu podczas krótkiego nagrywania materiału przed kamerą nie nałożyłam podpórki, ale teraz specjalnie dla Was ta podpórka jest. Ponieważ w karcie graficznej w pudełku oczywiście Gainward daje tą podpórkę, jest ona tutaj w tym momencie zamontowana odpowiednio do wysokości, jaką potrzebujecie i tą podpórkę znajdziecie wraz w pudełku z kartą graficzną. Na sam koniec 3D Mark TimeSpy, dlatego że pod ostatnim filmem też z tą samą kartą graficzną, ale innym procesorem, platforma AMD, właśnie wykonałam ten benchmark. Tutaj postanowiłam wykonać ten sam benchmark, tylko
weźcie pod uwagę to, że jednak tutaj jest mocniejszy procesor, droższa płyta główna, no i znacznie szybsze ramy, więc ten wynik oczywiście też zauważalnie jest lepszy. Na sam koniec napiszcie w komentarzu, czy w ogóle taki komputer Wam się podoba. Chodzi mi tutaj konkretnie o ten model obudowy, czy w ogóle obudowy Corsera Wam się jakoś szczególnie podobają, bo zauważyłam, że wielu osobom właśnie one przypadają do gustu najbardziej. No i czy też podoba Wam się właśnie wizualnie takie iOS z tym ekranikiem. No i czy też taka niebiesko podświetlana obudowa, wewnątrz wszystkie kolory też są na sztywno ustawione na niebiesko, czy po prostu wygląda to lepiej względem tego takiego popularnego tęczowego podświetlenia. Ja osobiście, jak wiecie, wolę komputery prywatnie, bez żadnych LEDów, ale oczywiście każdy ma inne gusta. Standardowo linki do wszystkich podzespołów omawianych dzisiaj są w opisie pod tym materiałem, no i też zapraszam do mojej strony internetowej www.sandra-m.pl. Do zobaczenia i trzymajcie się, pozdrawiam!